Kolejny problem spowodowany przez pandemię. Pandemia utrudnia doktorantom karierę naukową. Ograniczenia związane z prowadzeniem badań, utrudnienia dotyczące wykonywania eksperymentów w zagranicznych ośrodkach, to wybrane problemy doktorantów, do których przyczyniła się pandemia koronawirusa. Mówi o nich Aleksy Borówka z Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Ograniczenia związane z funkcjonowaniem uczelni, spowodowane przez pandemię koronawirusa, dotykają nie tylko studentów, ale również doktorantów. Na początku września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNIST opublikowało rekomendacje dla władz uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021. Zaleciło w nich prowadzenie mieszanego modelu kształcenia, w którym część zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. MNIST podkreśliło przy tym, że zgodnie z zasadą autonomii i uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. Nadchodzący rok akademicki z pewnością przysporzy doktorantom wielu wyzwań, związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki w obliczu rozwoju COVID-19, uważa przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Aleksy Borówka. Borówka podkreślił, że specyfika kształcenia doktorantów zakłada wysoki poziom samodzielności w poszerzaniu wiedzy, dlatego to środowisko postulowało o jak najszersze prowadzenie kształcenia w sposób zdalny. Inną kwestią jest jednak prowadzenie badań naukowych, np. w laboratoriach, kwerend w ośrodkach zagranicznych. W takich przypadkach często nie jest możliwe wykonanie zaplanowanej pracy w sposób zdalny. Wielu doktorantów musiało przedłużyć studia. Warto podkreślić, że wielu doktorantów zostało zmuszonych do przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w celu sfinalizowania badań, przerwanych z uwagi na niedostępność infrastruktury badawczej czy brak możliwości prowadzenia badań terenowych, wskazuje Borówka. Przewodniczący KRD podkreśla, że przerwane zostały także programy mobilności naukowych. Część zrealizowanych przez doktorantów eksperymentów wymaga wykorzystania infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce. Z uwagi na dynamiczną zmianę sytuacji epidemicznej w wielu państwach szczególnie trudny jest ustalenie okresu przesunięcia realizacji wyjazdów badawczych i zagranicznych staży naukowych. Przesunięte zostały także terminy naborów do konkursów grantowych, dodaje. W jego ocenie szczególnie trudną sytuację mają doktoranci prowadzący badania z udziałem ludzi, z uwagi na konieczność zachowania restrykcyjnych wymogów epidemicznych. Problemy z planami badawczymi i harmonogramem jako kolejne wyzwanie. Borówka wskazał finalizację procesu przygotowania indywidualnych planów badawczych przez słuchaczy szkół doktorskich. Przypomniał, że dobiega końca pierwszy rok akademicki kształcenia w szkołach doktorskich, które powstały w ramach reformy szkolnictwa wyższego. Ustawowy wymóg złożenia indywidualnych planów badawczych w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia, a zatem od momentu złożenia ślubowania przez doktoranta, najczęściej przypada na przełom września i października. Szczególnym wyzwaniem jest określenie harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej z uwagi na trudności w prognozowaniu dalszego rozwoju COVID-19 oraz związanych z tym restrykcji czy możliwego zawieszenia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podkreślił. Mniej wykazanych osiągnięć naukowych. Borówka uważa, że obecna sytuacja przełoży się także na liczbę wykazanych osiągnięć naukowych, które mogą zostać przedstawione w rozliczeniu rocznym. Tego typu aktywności są istotne w kontekście zaliczenia roku akademickiego, ale także w przypadku wnioskowania o stypendia. Stypendia te wynoszą w przypadku studiów doktoranckich najczęściej, jak podaje Borówka, od 1470 do 1923 zł i otrzymuje je 50% doktorantów, którzy mogą pochwalić się najlepszymi wynikami. Najlepsi z najlepszych mogą liczyć na dotację projakościową i stypendia rektora. Z uwagi na wyhamowanie dynamiki rozwoju gospodarczego wielu doktorantów utrzymujących się z dodatkowej, dorywczej pracy, może mieć problem z kontynuacją kształcenia z przyczyn finansowych, zauważa Borówka. W innej sytuacji są doktoranci w szkołach doktorskich, powstałych w wyniku reformy szkolnictwa wyższego. Zostały one uruchomione w październiku 2019 roku.
Wszyscy słuchacze szkół doktorskich otrzymują stypendium w wysokości 37%. Wynagrodzenia profesora, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, a później 57%. Wynagrodzenia profesora,